Witam ponownie, Adrian Stankowski. Oglądacie Państwo telewizję Republika i program się nazywa Republika po południu. Oczywiście jest z nami pan redaktor Artur Żak, nowy kurier galicyjski, ale nie z Lwowa jak zazwyczaj, tylko z Drohobycza. Witam serdecznie, redaktorze. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Sklepy cynamonowe gdzieś pan znalazł, pan redaktor w Drohobyczu? One są widoczne praktycznie na każdym kroku, pomimo tego, że Drohobycz w jakimś stopniu stracił swój urok z powodu tego, że niestety większa część mieszkańców po II wojnie światowej zmieniła swoje miejsce położenia, że to tak ujmę bardzo kolokwialnie, czyli zostali wywiezieni bądź zamordowani zarówno przez najeźdźców nazistowskich, jak i bolszewickich. To niemniej jednak w tym malutkim, urokliwym miasteczku nadal widać to, co opisywał Bruno Schulz w swoich książkach, dziełach, czy też na tych obrazach, które malował. Piękna, choć tragiczna karta, bo wielki artysta, który został zamordowany przez jakiegoś feldfebla obrzydliwego, no, ale przejdźmy do współczesności, bo no, mamy w Polsce problem ze zbożem, nie tylko ze zbożem, ale cała lista produktów z Ukrainy, które no, destabilizują nasz rynek rolny, zresztą nie tylko nasz, bo też i węgierski, i słowacki. Rząd polski wprowadził czasowy zakaz przywozu produktów rolnych z Ukrainy, a chyba w tej chwili właśnie toczą się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie rozmowy z delegacjami pomiędzy no, polsko-ukraińskie, które mają rozstrzygnąć tę sprawę na zasadzie porozumienia. Jak ta sprawa jest odbierana na Ukrainie, bo to, że chcemy Ukrainie nieba przychylić, to jedno, ale z drugiej strony no, musimy też dbać o własne rolnictwo, no bo też i stabilna Polska może pomagać, tylko stabilna Polska może Ukrainie wydajnie pomagać. Tutaj w pełni się z panem redaktorem zgadzam. Niestety ta kwestia może być też kwestią, którą mogą strony trzecie, nazwijmy to nieprzychylne, zarówno Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Ukrainie wykorzystywać i mam wrażenie, że to jest dosyć regularnie wykorzystywane, przynajmniej w przestrzeni informacyjnej rosyjskiej. Jeżeli chodzi o ukraińskie komentarze, to ukraińskie komentarze moim zdaniem są komentarzami dosyć wyważonymi. Pomimo tego, że minister rolnictwa Ukrainy powiedział, że decyzja polskiego rządu go nieco zaskoczyła, bo trochę inaczej by wyglądały porozumienia, do których doszło no, w przeciągu ostatnich kilku tygodni. On nawet zaznaczył, że te negocjacje z Polską, czy też rozmowy, bo tak to on określił, trwają mniej więcej od stycznia, bo przecież to nie z dnia na dzień my się dowiedzieliśmy, że tego typu sytuacja istnieje. Dodatkowo rząd ukraiński w imieniu właśnie, znaczy minister rolnictwa w imieniu rządu ukraińskiego zapowiedział, że świadczy wszelką pomoc w kwestiach śledztwa potencjalnych nieprawidłowości podczas właśnie dostarczania zboża ze strony Ukrainy, które miałoby przyjechać tylko i wyłącznie tranzytem, a zostało na terenie Polski. Na dany moment specjaliści szacują, że około 50% produktów rolnych, które trafiają przez zachodnią granicę Ukrainy, zostaje na terenie Unii Europejskiej w poszczególnych krajach. Reszta jest automatycznie wysyłana za granicę. No tutaj niestety chyba mam wrażenie, że jednak rządzący w Polsce zbytnio liczyli na, nie wiem, uczciwość traderów czy też innych uczestników danego rynku. Jednocześnie Ukraińcy, komentując właśnie te wydarzenia, ja mam wrażenie, że dopiero się dowiadują o tym, że Ukraina na światowym rynku rolnym w wielu kwestiach jest państwem, które kształtuje ceny. Tak jest między innymi w kwestii słonecznika, no w dużej mierze też zboża, czy też oleju, czy też produktów drobiowych, szeroko, tak, że to tak ujmę, bo tutaj chodzi zarówno o drób jako o mięso, ale także wszelkie, no, że to też tak określę, pochodne, czyli na przykład proszek jajeczny, czy też inne produkty.
niestety Unia Europejska musi w jakiś sposób regulować tę kwestię, bo biorąc pod uwagę, że na Ukrainie działają potężne korporacje rolne, przy których polski rolnik, nawet posiadający 200 hektarów, gdzie w Polsce byłby uznany za rolnika, no nie wiem, średniego, to przy tych potentatach to jest naprawdę, nie chciałbym nikogo urazić, ale mikus. No, po prostu nie ma o czym mówić, bo no właśnie, jaka jest struktura rolnictwa na Ukrainie? Bo też dociera sporo informacji, że no znaczna część tej ziemi ukraińskiej no nie jest ukraińską własnością. To znaczy, myślę, że tamte struktury są dosyć specyficzne, jak jeżeli byśmy mieli porównać do sytuacji polskiej, bo z tego, co czytałem, to faktycznie większość tej produkcji rolnej jest produkowana przez ogromne korporacje rolne, bo trudno to nazwać gospodarstwem rolnym, jeżeli ktoś posiada tysiące albo dziesiątki tysięcy hektarów i jest w stanie produkować ogromne ilości żywności. Więc ten podział jest taki, że są mali rolnicy, którzy praktycznie produkują na własny użytek bądź lokalne środowiska i niestety tych ogromne korporacje, które mają bardzo różny skład, bo to zarówno są pieniądze oligarchów ukraińskich, no jak i wszystkich tych na świecie, którzy chcą zarobić, czyli różnych grup kapitałowych. Więc w tym przypadku, tak jak powiedziałem, zarówno Polska, jak i cała Unia Europejska musi wypracować jakieś szczególne ustalenia, bo jak rozmawiałem z kolegą, który się zajmuje między innymi rynkiem rolnym, to on powiedział, że jeżeli by uwolnić na przykład sprzedaż tylko i wyłącznie tego drobiu, to praktycznie wszystkie farmy, wszyscy producenci drobiu w Polsce natychmiast by się zamknęli, a zaznaczył, że Polska jest chyba na pierwszym albo drugim miejscu pod względem produkcji drobiu w Unii Europejskiej. Tutaj, tak jak mówię, cytuję słowa kolegi, właśnie, to jest, nie sprawdzałem tych danych. To jest to pytanie, wczoraj Jarosław Kaczyński się przedwczoraj nad tym poruszył ten problem, bo no bo to jest ogromna różnica potencjałów, jeśli chodzi o rolnictwo polskie i ukraińskie. Potencjału zarówno obszarowego, jak i no, słynne ukraińskie czarnoziemy. Jak tutaj wypracować, jaki tutaj może być wypracowany obszar no, współdziałania, no, zakładając, że może cła to są zawsze takie, no, powiedziałbym, zło konieczne. Panie redaktorze, tutaj trochę nie chciałbym wchodzić w nie swoje kompetencje. Tak, na pierwszy rzut oka wydaje się, że cła to jest najbardziej naturalny, wypracowany przez dziesięciolecia, jak nie stulecia, projekt, to znaczy w sensie mechanizm do regulowania. No ale bierzmy pod uwagę, że Ukraina aspiruje do Unii Europejskiej, jest kandydatem na członka Unii Europejskiej, więc w tym przypadku cła raczej nie mogą wchodzić w grę, no przynajmniej w przyszłości. A z drugiej strony cała Unia Europejska jako struktura, która no, z założenia według swoich idei powinna prowadzić do zrównoważonego rozwoju, nie może kosztem jednych pomagać innym, bądź nie zapobiegać temu, żeby właśnie ta dysproporcja powstawała. Z trzeciej strony no, to trudno też by było ukraińskim rolnikom zabronić produkować tak, jak oni produkują dotychczas. Chociaż z drugiej strony no Polska miała okresy przejściowe w Unii Europejskiej pod względem dopłat i innych. Każdy kraj mniej więcej albo grupa krajów, która dołączała się do Unii Europejskiej w ten czy inny sposób miała regulowane to wejście, więc tutaj jest liczę na mądre głowy. Jest się nad czym zastanawiać i my mam nadzieję, że wspólnie się będą Polacy i Ukraińcy zastanawiać. Panie redaktorze, czas nas goni, ja chcę zapytać jeszcze o kwestię tragedii smoleńskiej. Wczoraj w Polsce były obchodzone 13. rocznica tej tragedii. A pytam pana redaktora, bo w tej sprawie zabierają bardzo poważny głos politycy ukraińscy. No, Władimir Zełenski, prezydent Ukrainy, już dwukrotnie jasno określił, co myśli na temat przyczyn tej katastrofy. Także były prezydent Ukrainy, Juszczenko, też jasnym tekstem komunikuje, że to był rosyjski zamach. Dlaczego zabierają
głos w tej sprawie politycy z Ukrainy, bo ja mam takie przeczucie, że tu nie może być sprawiedliwego pokoju w tej części świata bez osądzenia zbrodni rosyjskiej zarówno na Ukrainie, jak i nad Smoleńskiem. Nie, no to jest system naczyń połączonych. Niestety ta wojna hybrydowa rosyjska trwa nie pierwsze dziesięciolecie i przeciwko Ukrainie, i przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Zresztą były prezydent Juszczenko według wielu też był potencjalną ofiarą zamachu. Tutaj jednak jego zamachowcom się nie udało jego całkowicie wyeliminować i zabić. Dlaczego zabierają głos? Myślę, że chciałbym wierzyć w to, że przede wszystkim dla przyzwoitości, że to jest pierwsza przyczyna, żeby dać konkretny osąd i informacje do własnych obywateli, ale także do w kierunku obywateli Polski, jaki ma ukraiński rząd, ukraiński prezydent zdanie na ten temat. Druga, no to oczywiście może to mieć też źródła koniunkturalne. I to jest w sumie, i moim zdaniem nawet w tym nie ma nic złego, żeby z jednej strony zachować się przyzwoicie, a z drugiej strony też coś na tym ugrać, mówiąc brzydko. Nie chciałbym też nikogo urazić takim sformułowaniem. Więc myślę, że to jest co najmniej dwie przyczyny. A trzecia przyczyna, tutaj chciałbym tylko opowiedzieć mniej więcej, jak to w przestrzeni informacyjnej wśród zwykłych ludzi wygląda od wielu, wielu lat. Na Ukrainie, jak ja jeszcze przyjeżdżałem tam, nie wiem, 5-8 lat temu przyjeżdżałem, załóżmy, z Warszawy, to większość moich znajomych, ludzi, z którymi ja rozmawiałem na ten temat, byli już wtedy przekonani, że to był rosyjski zamach i prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński został zamordowany przez Rosjan. Oczywiście też ze wszystkimi tymi, którzy na pokładzie tego samolotu wtedy przybywali. I to był taki lekki dysonans poznawczy przeżywałem, bo przyjeżdżając z polskiej przestrzeni informacyjnej, to jednak ta polska przestrzeń była zdecydowanie bardziej podzielona na tych, no nie chciałbym określać też zwolenników i przeciwników tej tezy. Na Ukrainie jednak moim zdaniem większość ludzi było święcie przekonany w tym, że to Rosja właśnie zabiła prezydenta Rzeczypospolitej z oficerami i praktycznie wszystkimi tymi, którzy stali na czele państwa polskiego. No, na szczęście nie udało się zabić prezydenta Zełenskiego, chociaż trzy chyba, pan redaktor mnie poprawi, trzy grupy zabójców były wysłane, żeby go zgładzić. Próbowano zabić prezydenta Juszczenkę. No, udało wtedy się. Wtedy go truli dioksynami, jeżeli się nie mylę, mówię tutaj o prezydencie Juszczence. Co do prezydenta Zełenskiego, faktycznie tam padła kiedyś kwestia, że było trzy grupy dywersyjno-rozpoznawcze, ale później jeszcze nawet chyba się spotykałem z jakąś liczbą sześciu. Myślę, że po wojnie historycy dogłębnie zbadają tę kwestię. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Artur Żak, Nowy Kurier Galicyjski, dzisiaj z Drohobycza. Dziękuję serdecznie, redaktorze. Dziękuję pięknie, kłaniam się nisko. A już za chwilę serwis informacyjny, po którym wolne głosy w Telewizji Republika.